Naszym gościem jest Mariusz Szczygieł, wybitny reporter, czy też pisarz. Obserwując pańskie książki, wielki sukces Gotlandu, który został książką, najlepszą książką Europy jakiś czas temu, i świetne książki Hanny Kral, Małgorzaty Szejner, Wojtka Tochmana, Jacka Hugo Badera, które są na listach bestsellerów, są popularne, mają świetne recenzje. Mam takie wrażenie, że wracają wielkie czasy polskiego reportażu. Mam nadzieję, że wracają. Ten reportaż teraz przychodzi z prasy do książek, mam wrażenie. Znaczy kończy się w prasie drukowanej, bo redakcje nie mają pieniędzy. Reportaż jest strasznie kosztownym gatunkiem, bo trzeba opłacić wyjazdy, trzeba opłacić pobyty reporterów gdzieś tam w świecie i redakcji już po prostu na to nie stać. Natomiast on się objawia w książkach od kilku lat i te książki są naprawdę fantastyczne i to, jak my reporterzy polscy jesteśmy postrzegani na świecie, zwłaszcza w Europie, i to, że nas naprawdę masowo w tej chwili wydają, no to jest coś fantastycznego. Ja po prostu mi do głowy nie przyszło, że ja przypomniałem sobie, niedawno byłem w Rzymie i przypomniałem sobie, że byłem w 99 roku ostatni raz w Rzymie, w pewnej księgarni przy Piazza della Venezia, i ta księgarnia mi się tak podobała. I po prostu w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie, że tam będą stały nie jedna moja, ale nawet moje trzy książki w tej samej księgarni 12 lat później, 10 lat później. Coś fantastycznego. Ale pan też stworzył taki raj dla czytelników reportażu, bo takie miejsce w Warszawie, gdzie można przyjść na spotkanie z autorami książek, pogadać. Czy to jest taki osobny czytelnik, jeden czytelnik czytający reportaże, a drugi czytelnik może bardziej infantylny, który sięga po literaturę taką, któremu fikcja zmyśloną, jest tak? Ja mam taką swoją miarkę na powieści, na literaturę fikcji. Zawsze pytam, jak ktoś mówi, że przeczytał fantastyczną książkę jakiegoś autora i ja słyszę, że to nie jest autor non-fiction, to ja zawsze pytam, czy warto było to wymyślać? Czy warto było to zmyślić? I wtedy sobie dyskutujemy, bo jak nie warto, to po co zmyślać? Ja jestem wielbicielem non-fiction i Paweł Goździński, Wojtek Tochman, z którymi stworzyliśmy w taką fundację Instytut Reportażu, a w tym właśnie Księgarnię Wrzenie Świata, marzyliśmy, żeby to było takie miejsce, do którego przychodzą i czytelnicy, i autorzy, którzy chcą rozumieć świat skomplikowany. Bo reportaż został wynaleziony po to, żeby zrozumieć drugiego człowieka, żeby jedni ludzie mogli zrozumieć drugich. I ten świat jest tak teraz już pogmatwany i skomplikowany, że moim zdaniem coraz więcej, że jest większe zapotrzebowanie na literaturę faktu, na to, żeby ktoś, tak jak kazał Kapuściński, mądrze objaśniał ten świat. Ja zresztą zawsze mówię tak, bo zadaję pytanie, dlaczego ludzie tak czytają literaturę faktu? To ja mam na to taką teorijkę, że jak wchodzicie do nowego pokoju, do nowego mieszkania, do pokoju w hotelu, czy odwiedzacie czyjeś mieszkanie, to bardzo często idziemy od razu do okna. Co chcemy zobaczyć za tym oknem? A co tam jest? Czy łąka, czy dom, czy ściana, czy park, prawda, czy ulica? Dlaczego to robimy? Po co my tam idziemy do tego okna? Ja nie znam nikogo, kto by przyszedł do kogoś w odwiedziny i nie zajrzał, co jest za oknem. Ano po to, że człowiek w swej zwierzęcej, że tak powiem, naturze musi ustalić swoją pozycję. Musi wiedzieć, czy jest bezpieczny, prawda? W związku z tym patrzy, co jest za oknem. Podświadomie to robimy. Podświadomie to jeszcze, moim zdaniem, wynika z czasów pierwotnych. Sprawdzamy, czy ten świat wokół jest bezpieczny, czy my jesteśmy w bezpiecznym miejscu. I to samo jest z czytaniem literatury faktu. Ona jest po to, żebyśmy, czytając o innych, zorientowali się, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, czy nam coś zagraża, jaka jest nasza relacja między nami a tym światem zewnętrznym. Tłumaczę popularność literatury faktu. Ja myślę, że tutaj jest drugie niezadane pytanie. Tak. Czy reporter może zmyślać? Czy może naginać fakty? Nie, nie. Nie może zmyślać. Reporter musi pisać uczciwie. Oczywiście może się stać tak, że ktoś uważa, że reporter zmyślił, ale uważa tylko dlatego, że nie zakłada jednej rzeczy. Że reportaż jest najbardziej subiektywnym gatunkiem literackim. To znaczy, to są moje oczy, moje uszy, moja głowa. I tak jak dzisiaj na przykład, ja nie jestem zbyt zmęczony, więc bardzo dobrze was tutaj widzę, słyszę i czuję, że nic mi tam nie ma żadnych szumów informacyjnych. Ale są dni, kiedy jestem zmęczony, kiedy wiem, że moje postrzeganie kogoś jest inne, a wtedy też zbieram materiał.
No i to jest zawsze subiektywne, to nie jest nieprawdziwe, bo to jest prawdziwe jakby świadectwo tego dnia, prawda, tego momentu, kiedy ja się spotykam ze swoim bohaterem. W związku z tym reportaż jest najbardziej subiektywnym gatunkiem, ale musi być pisany uczciwie, to znaczy nic nie zmyślamy. Takim patriarchą, cechu, wielkim mistrzem dla wszystkich polskich reporterów jest oczywiście Ryszard Kapuściński. Mhm. I to prześwietlenie, któremu go poddano nie tylko w książce Artura Domasławskiego, ale również w New York Timesie, wykazało, że z faktami u niego bywało różnie. Czasem te fakty niekoniecznie zgadzały się z tym, co opisał. Często po prostu zmyślał prawdopodobnie, albo nie pamiętał. Mieliście z tym, jak sądzę, jako reporterzy pewien kłopot. Ja myślę tak, że jak się pojedzie do Etiopii 30 lat po tym, kiedy był tam Kapuściński i pyta się nie te osoby, z którymi rozmawiał, tylko jeszcze inne, to bardzo ciężko ustalić, co jest prawdą. To znaczy, ja uważam, że należy zaufać autorowi, zaufać reporterowi. Albo komuś ufamy, albo nie oczywiście, ale to jest jakby... Ale ufanie jest kwestią wiary, ciężko, a nie fakty. Ale ciężko iść po kimś wiele lat później i oczekiwać, że usłyszymy to samo. Każdy pamięta inaczej przecież. No. Coś, co ktoś mi powiedział tak, komuś innemu może powiedzieć ciut inaczej. Wtedy nie było internetu jako wszechwiedzącego mózgu, gdzie można było pewne rzeczy sprawdzić. On mógł gdzie zajrzeć? Do Encyklopedii Britannica, prawda? I to dopiero jak wrócił. I do gazet, dopiero jak wrócił. No, tworzył w o wiele trudniejszych czasach. Ale ja chciałem zadać takie pytanie. Czy dla pana ma to znaczenie, jeśli Ryszard Kapuściński skłamał, czy nie ma znaczenia? Nie sądzę, żeby skłamał w faktach, znaczy nie sądzę, żeby skłamał no, tak, żeby to wymagało sądu, że tak powiem. Znaczy nie sądzę, żeby to było kłamstwo, za pomocą którego on by chciał oszukać świat, że jest inaczej. Może połączył jakieś na przykład dwa fakty, które przeżyły dwie różne osoby. Połączył w jedno, nie wiem. A pan ale... się na tym też łapie, że czasem pan chce coś połączyć, żeby było ładniej? I potem pan mówi, nie. Ja nie bardzo mogę łączyć, żeby było ładniej, dlatego że ja się strasznie... większość moich książek to są książki o Czechach. To jest bardzo mały kraj. Gdybym ja tam coś zmyślił, gdybym ja tam coś przekręcił, tak mówię teoretycznie, bo ja nie mam takich... Ja umiem zmyślić, ale pół zdania. Już mi cały... Jak mam kawałek, to mógłbym zmyślić pół. Ale zmyślenie większej całości mi po prostu... Nie umiem tego robić, natomiast gdyby się w tych Czechach okazało, że ja coś przekręciłem, że ja coś zmyśliłem, ja tam na przykład wszystko nagrywam zawsze, bo się boję, że w tłumaczeniu, jak rozmawiam po czesku, to się boję, że po prostu coś przekręcę, prawda? Więc nagrywam, jeszcze potem odsłuchuję, czy dobrze zrozumiałem, w razie czego dzwonię do tych, którzy znają lepiej czeski, więc ja bym był skompromitowany jako autor. Po prostu bardzo się pilnuję, żeby nie mieć żadnych pokus. A dlaczego pan szuka swoich bohaterów w Czechach, a nie tutaj na Sielcach u nas? Ale na Sielcach ja szukałem 6 lat, opisywałem Polskę do gazety, nawet wyszła z tego książka Niedziela, która zdarzyła się w środę, ale potem to był taki przypadek. Ja pracowałem w telewizji i chciałem odreagować, chciałem znaleźć miejsce, gdzie mnie nikt nie poznaje. I po prostu pojechałem przypadkowo do Pragi i się okazało, że to jest taki azyl. Takie miejsce, gdzie jak obgryzam paznokcie, to nikt nie widzi, że nie patrzy i nikt mi nie zwraca uwagi, bo tu się zdarzyło, że na przykład proszę nie obgryzać paznokci, jest pan osobą publiczną. To mi się też zdarzało, więc tam miałem taki odrobinę spokoju, a jak zacząłem się interesować kulturą, językiem, to wsiąkłem, a potem się dowiedziałem, że jestem wewnętrznie kryptoczechem, tylko o tym nie wiedziałem. Odnoszę wrażenie, że dla promocji kultury czeskiej i Czech w Polsce zrobił pan więcej niż ich dyplomacja przez ostatnie ćwierć wieku. Przyznaję, że nawet mi wręczyli nagrodę państwową za propagowanie dobrego imienia Republiki Czeskiej. W Polsce pan ma jakąś nagrodę państwową? Nie. No, to się wszystko zgadza. Nie, ale Czesi mi tak w 2009 chyba dostałem nagrodę rządu czeskiego. Bardzo to było miłe. Oni mówią tak. Produkujemy piwo od 500, może 600 lat, ale zapomnieliśmy, że jego smak jest gorzki. Pan nam o tym przypomina.
A ponieważ ja o tym przypominam w sposób tak, jak powinien reporter, czyli staram się zrozumieć, w sposób życzliwy, nawet jak piszę o nieprzyjemnych rzeczach, a piszę bardzo często o nieprzyjemnych rzeczach, to oni wiedzą, że to nie jest robione złośliwie, to nie jest ocena to jest próba zrozumienia. W związku z tym ten sukces mam tam prawie od samego początku. Gdybym był troszkę głupszy, to bym się dawał tam zaprosić do każdej telewizji i do każdej gazety, bo mógłbym tam mówić na każdy temat. Jest ogromna potrzeba tych tak zwanych autorytetów, tych bieżących, szybkich, tego pogotowia autorytetu, ja to nazywam. I to bierze się do telewizji i ma mądrze powiedzieć coś. I oni co chwilę mnie zapraszają. Ja nie idę, bo ja się nie znam na wszystkim i nie mogę o wszystkim mówić, ale gdybym był głupszy, bym chodził. Więc strasznie by chcieli się dowiedzieć, co ja myślę, dlaczego oni coś tak robią, a dlaczego inaczej, dlaczego my wszystkim mówimy dzień dobry na klatce schodowej, mnie pytają na przykład, albo dlaczego tak nie lubimy swoich bohaterów. Ja mam im odpowiadać, dlaczego nie lubią albo nie cenią swoich bohaterów. Bardzo tego potrzebują. Ale oni pana tak bardzo kochają, co ja chcę powiedzieć. Oni pana tak bardzo kochają, bo pan ich jednak trochę idealizuje. Pan ich naprawdę też kocha. Pan ich przedstawia jednak bardzo pochlebnym świetle. Ale pan ich lubi. Pochlebny? Ja tego tak nie. Ja właśnie się martwiłam, że pana tam. Mój kolega nie lubią. Remigiusz Grzela, kiedy przeczytał ostatni rozdział w książce Zrób sobie raj o tych urnach pozostawionych w krematoriach. 1/3 urn, przepraszam, urn to jest po czesku. Odmiana urn jest czeska, tak. 1/3 urn jest nieodbierana, a większość to są kremacje. I Grzela, jak to przeczytał, powiedział: Jezus, ty opisałeś naród psychicznych faszystów. Nie, to nie jest tak. Ja myślę, że właśnie, bo ja mam taki odbiór czytelniczy, zwłaszcza tej książki Zrób sobie raj, że jedni mówią: Boże, jaki cudowny kraj, no jak pan właśnie wyciągnął pan same te takie rzeczy, które poprawiają nastrój, a inni mówią: Jezus. Można też odnieść wrażenie, co że za potwory. Potwory, bezduszni. Każdy widzi, jak ludzie, chce. I to jest, słuchajcie, ale to jest najwspanialsze jest w tym pisaniu to. To jest dla mnie, ja po prostu jestem najszczęśliwszy na świecie. Ja nie wiem. Nie przejdę pewnie do żadnej historii literatury. Tego nie wiadomo. Nie, ale to ja jestem takim modnym autorem po prostu i tam za 6 lat się skończy ta moda. Na razie pan nie wychodzi nigdzie z tej literatury. No dobrze. Z mody. A z tej mody, nie, z mody, ja nie wychodzę z mody. Ja nie wiadomo, czy wszedłem do literatury, ale z tej mody. Ale nie wiadomo, co będzie, więc nie liczę na jakąś tam przyszłość i że zostanę w pamięci do końca świata, ale mam takie momenty szczęścia, to jest właśnie to. Kiedy jedni mówią, czy przeczytali tekst o batach na przykład i piszą do mnie listy. Czesi na przykład. Jak się cieszę, że wreszcie Polak opisał tego strasznego potwora wykorzystywatel. No jak będzie po czesku? Ja myślę po czesku, jak mówię o Czechach. Wyzyskiwacza. Że opisał tego wyzyskiwacza, krwiopijcę, batę. Tylko dopiero Polak musiał to zrobić. I przychodzi inny list. No wspaniale, że właśnie pan, taki młody autor z Polski, wreszcie napisał prawdę o naszym kochanym bacie. Że to był taki dobroczyńca, że to był tak naprawdę socjalista. I słuchajcie, to jest najwspanialsze w pisaniu, jak mam przeciwstawne reakcje. I strasznie się cieszę, że tak widzicie tych Czechów w moich książkach, bo wszystko jest tym moim fantazmatem, mimo że opieram się na faktach, że widzicie to tak sprzecznie. To najbardziej to kocham w tym, co robię. A pan się oderwał trochę od życia takiego redakcyjnego, prawda? Czy panu nie brakuje takiego życia gazetowego, czy może wprost odwrotnie, nie musi pan brać udziału w tej pauperyzacji mediów teraz? Nie muszę i Gazeta Wyborcza mnie dała mi na moją prośbę urlop bezpłatny, jak się dzisiaj okazało, już 3-letni. Po prostu będę tam pisał, jeśli będę pisał. Ale czyta pan gazetę? Ja w ogóle przestałem czytać gazety już jakiś czas temu i byłem jedyną osobą, jako redaktor pracujący w dzienniku, który nie chodzi na kolegie redakcyjne i nie czyta gazet i mi to jest w ogóle niepotrzebne. Ja czytam książki, ja wszystko, co chcę, wiem z internetu. Czytam gazety czeskie czasami, zwłaszcza jeden tygodnik, żeby się orientować. Uważam, znaczy akurat mnie to nie jest potrzebne. Są ludzie, którzy muszą żyć, prawda? Jak się panu udało zrobić coś zupełnie niezwykłego? Był pan gwiazdą telewizji. Ja pamiętam czasy, kiedy pana parodiowali satyrycy. Czy to prawda, że przypalał pan swoją żonę żelazkiem? Naprawdę? Pamiętam to do dziś. Tak, najinteligentniejsze pytanie Mariusza Szczygła. Naprawdę? Tak pani mówi.
Pan był absolutną gwiazdą tabloidów, prasy kolorowej, telewizji. Po czym został pan gwiazdą literatury? Literatury, naprawdę. Ja chcę być dobrym reporterem, ja nie chcę być gwiazdą literatury. Ale jak to się stało? Jak tę drogę udało się panu przebyć? No bo ja nie byłem głupi. To znaczy, wiele osób, które oglądało mnie w telewizji, oglądało na każdy temat, myślało, że ja jestem takim prostaczkiem Bożym, takim debilem. Znaczy, ale przecież to była rola, no. Ja pamiętam, jak mnie zobaczył ktoś na festiwalu Warszawska Jesień, czy na Jazz Jambory, to było już na którymś z tych festiwali i takie małżeństwo i pani tak po prostu wywaliła oczy, co ja tam robię. Wyobrażała sobie, że ja powinienem być, ale na festiwalu Disco Polo. Nie no, ja po pierwsze, to było fascynujące doświadczenie, po drugie zarabiałem na mieszkanie, po trzecie, no właśnie jakby, no nie byłem głupi, a kiedy wyszedłem z telewizji, uznałem, że wracam do pisania i wróciłem do tej swojej właściwej roli. To nie było takie trudne. A był jakiś koszt tego nieprzyjemny? Tego, że się jest gwiazdą? Taki, to znaczy tak. Pamiętam, że miałem takie zaburzenie. To mi opowiadała jedna dziewczyna, gwiazda telewizji, prezenterka bardzo znana, która mi powiedziała kiedyś, że wiesz, ja nigdy nie wiem, czy mężczyzna, kiedy się mną interesuje, to się interesuje mną dla mnie, czy się interesuje tym wizerunkiem telewizji, tym, że ja jestem znana. Znaczy, czy ja mu się podobam? O, inaczej. Czy ja mu się podobam, czy telewizor mu się podoba? I ja miałem to, jak wyszedł Gotland i tak, tam najpierw dostałem nikę czytelników, potem nagrodę, że to była książka roku i tackich miałem złośliwych kolegów, którzy mówili, no wiesz, ludzie kupują tę twoją książkę, bo cię znają z telewizji. No. Nikę czytelników, bo to Gazeta Wyborcza jest związana z tym, no to czytelnicy gazety to ci dali, dali ci po prostu, przyznali ci tę nagrodę i głosowali na ciebie. I ja miałem przez pewien czas takie troszkę zaburzone poczucie wartości, znaczy nie wiedziałem, czy rzeczywiście to, co ja piszę, jest wartościowe i dobre. No i szczerze mówiąc, mnie wyleczyły te, i jeszcze potem, jak mi Czesi zaczęli dawać nagrody, to też myślę sobie, no to są Czesi, więc siłą rzeczy im się to podoba, nie? No ale jak się potem pojawiła nagroda ta brukselska, potem we Francji dostałem nagrodę, już nie pamiętam jej nazwy, Prix Amphi to się nazywało, jako tam najciekawsza książka obcojęzyczna wydana w 2008 czy 2009. To uspokoiłem się. Mm-hmm. Te recenzje, teraz na 13 języków te moje książki są przekładane. A ta miłość do Czech? Czy to jest monogamiczne uczucie? Czy nie, nie, już mnie to wszystko wkurza, już mnie to Czechów? Troszkę nudzi. Ja rzucę. Teraz będę pracował nad książką, ale ona wyjdzie za jakieś 2 lata, bo to będą takie opowieści bardziej środkowoeuropejskie. Z Polski, z Ukrainy, także z Czech, ale nie będą to historie jakby nie będą zależały od historii geografii, tylko będą bardziej uniwersalne. Pracuję nad taką książką to będą takie opowieści o stracie, o tym, jak się żyje ze stratą. Nawet już mam tytuł, Nie ma, będzie się nazywała ta książka. Napisze pan kiedyś jeszcze taką książkę, takie teksty jak ten reportaż z Kuluszek, gdzie pan opisał maturzystów? Czy wróci pan na tę polską prowincję? Bardzo prosimy, tak? Reportaż z Kuluszek. No dobrze, to obiecuję, pojadę do Kuluszek. To bardzo dziękujemy. Dziękuję. W Kuluszkach też jest ładnie, nie tylko w Pradze. Polemizowałbym, ale powiem tak, w Koluszkach są tak samo ciekawi ludzie jak w Pradze. Czy mógłby pan coś powiedzieć po czesku, na przykład przywitać się, pożegnać, albo nie wiem, coś po czesku do nas przemówić, po czesku, do widzów? Prognozę pogody może na jutro przedstawić. Ale ja wobec nie wiem, jakie zitra bude po czasie. Tak to ja nie mogę żyć. Ja mogę jedną że było mi pocieszeniem, żeśmy się tady uwidzieli, a żeśmy mówili o takowych zajmowych rzeczach, jako je Mariusz Stechlik. Proto, że moje przyjmienie w Cześcinie, to na samozrejmie na niej Szczygieł, to jest Stechlik. Szczygieł jest Stechliciak. Pytanie od czytelników z Facebooka. Mhm. Czy dzięki temu, że jest pan Polakiem, że obserwuje pan Czechów z zewnątrz, jest panu łatwiej ich opisywać? To jest jedna część pytania. A drugie, czy lubi pan piosenki Jaromira Nachawicy? Spojrzenie z zewnątrz jest bezcenne moim zdaniem. To znaczy, ponieważ to, co tam przeżywam, nigdy nie jest do końca moje, prawda? Ja tam jadę i jednak patrzę na wszystko jak na teatr.
I tak w ogóle jest, jak jesteśmy za granicą. To ciężko się z tym do końca utożsamić. Bardziej to wszystko jest z pewnym dystansem, więc myślę, że to jest o wiele lepiej i naprawdę oni uważają, że ja zauważam rzeczy, których oni nie widzą już po prostu. Oni nie widzą tego. I jak ja im powiedziałem, słuchajcie, wy zawsze na klatkach schodowych mówicie dzień dobry. Jak to możliwe? U nas mówi dzień dobry co drugi człowiek, a w wieżowcu to prawie nikt sobie nie mówi dzień dobry, jeśli się ktoś zna. Oni mówią, my mówimy dzień dobry wszystkim, no i to już dało asum, znaczy było powodem do jakichś fajnych analiz, dlaczego tak się dzieje. I ja myślę, że to spojrzenie z zewnątrz, że każdy powinien mieć takiego swojego szczygła. Nie, my mamy Normana Davisa oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji, bo... Ale warto pytać, jak nas widzą. Czesi nas widzą okropnie, niestety, a pytam. A jeśli chodzi o Jaromira Nohawicę, to ja uwielbiam być na jego koncertach. To jest taki... Nie słucham jego płyt, bo te płyty nie są dla mnie do słuchania w domu. Ja w domu słucham jazzu i muzyki, która mnie inaczej relaksuje. I w ogóle nie znoszę w domu słuchać... Jak ktoś brzdąka bardów na gitarze, to mnie po prostu... Ja dostaję odruchu wymiotnego. Na koncercie tak, a Nohawica ma tyle wdzięku. I po prostu, no to on rozkocha w sobie każdego, więc jak na koncerty Nohawicy chodzę, nie słucham go w domu. O, tak. Facebookowcy muszą być zachwyceni, ale nie wiem, czy zrozumieli skomplikowaność i długość tej odpowiedzi, bo tam podobno tylko 80 znaków można używać na tym Facebooku. Aha. Kochani, w obu przypadkach odpowiedź była tak. Tak. Pytanie od czytelników z Facebooka. Mhm. Czy dzięki temu, że jest pan Polakiem, że obserwuje pan Czechów z zewnątrz, jest panu łatwiej ich opisywać? To jest jedna część pytania. A drugie, czy lubi pan piosenki Jaromira Nohawicy? Spojrzenie z zewnątrz jest bezcenne moim zdaniem. To znaczy, ponieważ to, co tam przeżywam, nigdy nie jest do końca moje, prawda? Ja tam jadę i jednak patrzę na wszystko jak na teatr. I tak w ogóle jest, jak jesteśmy za granicą. To ciężko się z tym do końca utożsamić. Bardziej to wszystko jest z pewnym dystansem. Więc myślę, że to jest o wiele lepiej. I naprawdę oni uważają, że ja zauważam rzeczy, których oni nie widzą już po prostu. Oni nie widzą tego. I jak ja im powiedziałem, słuchajcie, wy zawsze na klatkach schodowych mówicie dzień dobry. Jak to możliwe? U nas mówi dzień dobry co drugi człowiek, a w wieżowcu to prawie nikt sobie nie mówi dzień dobry, jeśli się ktoś zna. Ale warto pytać, jak nas widzą. Czesi nas widzą okropnie, niestety, a pytam. A jeśli chodzi o Jaromira Nohawicę, to ja uwielbiam być na jego koncertach. To jest taki... Nie słucham jego płyt, bo te płyty nie są dla mnie do słuchania w domu. Na koncercie tak, a Nohawica ma tyle wdzięku. I po prostu, no to on rozkocha w sobie każdego, więc jak na koncerty Nohawicy chodzę, nie słucham go w domu. O, tak. Facebookowcy muszą być zachwyceni, ale nie wiem, czy zrozumieli skomplikowaność i długość tej odpowiedzi, bo tam podobno tylko 80 znaków można używać na tym Facebooku. Aha. Kochani, w obu przypadkach odpowiedź była tak. Tak.